Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za słowo. Dziękujemy Tobie za Twoje namaszczenie. Dziękujemy Tobie, że w Twoim świętym duchu rozumiemy to, co do nas mówisz. Przyjmujemy Twoje słowo. Jesteśmy gotowi, Ojcze, do tego, aby być posłusznym Twojemu słowu. Amen. Będę mówił o krzyżu. Ewangelia Mateusza 24, 24 rozdział, pierwszy i drugi werset, zaczniemy od tego. Proszę Was, żebyście sobie studiowali to później, to jest bardzo ważne, dlatego że pamiętajcie, że dochodzi do Was mniej więcej 10% tego, co mówię, więc powtarzajcie potem te rzeczy i je przesłuchujcie. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Co tutaj widać? Tu widać zapowiedź krzyża. To jest zapowiedź krzyża. Uczniowie Jego są zafascynowani tym, co tam jest zbudowane. Oni mówią: Panie, spójrz na to. A On mówi: czy nie widzicie tego wszystkiego? I on, co to jest za pytanie? Czy nie widzicie tego wszystkiego? Gdyby zapytał, czy widzicie to wszystko, no to moglibyśmy to uznać za logiczne pytanie. Ale On mówi: czy nie widzicie tego wszystkiego? Czego nie widzicie? On mówi, że jest tutaj coś, czego nie widać cieleśnie. Jest tutaj jakaś święta rzecz, której nie widać. Jest tutaj jakaś święta formacja, której nie widać. Czy nie widzicie tego wszystkiego? I mówi: z tego nie zostanie kamień na kamieniu. On im chce tutaj pokazać coś, czego oni nie widzą ludzkimi oczyma. Oni widzą religię. Oni widzą system jakiś. Ale oni nie widzą tego, co jest tutaj zasadnicze. To prorocza zapowiedź krzyża. Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Czym zajmuje się krzyż? Krzyż zajmuje się niszczeniem. Krzyż to narzędzie zbrodni, narzędzie zniszczenia. Krzyż to nie jest miła rzecz. Ludzie noszą krzyże, może też wynosicie, ktoś z Was może ma, macie taką przywarę, że nosicie krzyże. Być może. Taka jest kultura w tym kraju noszenia krzyży. Krzyż to jest narzędzie zbrodni. To jest dokładnie to samo, co byś sobie powiesił krzesło elektryczne na łańcuszku i nosił go, albo szubienicę. To się niczym nie różni. To zostało przez religię włożone w takie miejsce sentymentu narodowego, sentymentu religijnego. Oto krzyż. Krzyż zajmuje się niszczeniem. Greckie słowo użyte na krzyż to stavros, czy też stauros. Tłumaczy się ono jako ciekawe słowo. Bo ono, to słowo, to w ogóle nie oznaczało jakichś tych dwóch belek, które nam jest, są dzisiaj przedstawione jako krzyż. Ale oznaczało zaostrzony na końcu gruby pal palisadowy. To był stavros, stauros. To był pal, którym się ogradzało miasto. Ze stavrosów, czy staurosów, budowało się płot wokół miejscowości jakiejś, aby ją ochronić przed wrogami z zewnątrz. Pale te były zaostrzone na końcu i bardzo gładkie, aby
ktoś, kto będzie próbował je sforsować, na końcu napił się na te pale i zginął. Stawros, tutaj tłumaczony jako krzyż, to ostroku, pewnego rodzaju formuła oddzielająca. To jest coś, co oddziela. Coś, co oddziela jakąś przestrzeń, którą należy chronić od wrogów tejże przestrzeni. Zauważcie, co to jest krzyż. To jest bardzo ważne. Krzyż to rozdzielenie. Krzyż to ochrona jednego i zniszczenie drugiego. To jest krzyż. To krzyż jest. Krzyż. Krzyż to nie jest miła rzecz. Krzyż to nie jest sympatyczna rzecz. Krzyż to straszna rzecz. Ewangelia Mateusza. 10 rozdział. Od 35 do 39. 10 rozdział od 35 do 39. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami, tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Przez wiele stuleci sformułowanie brać krzyż swój oznaczało cierpieć. Mówiło się, oto twój krzyż. Przychodziła na człowieka choroba, niemoc, ból czy innego rodzaju opresja, tłumaczono mu, że to jego krzyż. Opierano się na tego rodzaju wersetach, które przeczytałem przed chwilą. Ale jak dobrze zauważyliście, kiedy Jezus mówi, że kto nie bierze krzyża swego, a jedzie za mną, nie jest mnie godzien, to poprzedza to wypowiedzią o czym? O rozdzieleniu. Szeroko pojętej formule rozdzielenia. I on zamyka swoją wypowiedź informacją o krzyżu, używając tutaj opisu Stawrosa, czyli zaostrzonego pala. Krzyż oznacza śmierć. Śmierć dla diabła, śmierć dla świata, śmierć dla grzechu i śmierć dla starej natury, czyli naszego ja. Krzyż to nie walka. Krzyż to śmierć. Krzyż to śmierć. Dlaczego ja chcę, żebyście bardzo dokładnie zrozumieli to zagadnienie? Dlatego, że musicie zrozumieć, na czym polega kwintesencja bycia chrześcijaninem. Bo też będziecie to nieść innym ludziom. I jak to krzywo zaniesiecie, to albo oni nie nawrócą się realnie, bo zaniesiecie im krzywą Ewangelię. A niosąc krzywą Ewangelię, niesiemy innego Chrystusa. A niosąc innego Chrystusa, przekazujemy innego ducha. A inny duch nie przekonuje nikogo o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. A rozumiecie, na czym polega problem. Z drugiej strony, nie rozumiejąc do końca tego zjawiska, możemy przez całe nasze życie, tak, bujać się w pewnym systemie środka. Ale krzyż to kulminacyjny punkt. To tutaj następuje śmierć tego, co stare. Bóg nie naprawia człowieka. Bóg nie zajmuje się reaktywacją, readaptacją, resocjalizacją. Bóg nie przywraca człowiekowi godności. To nie jest chrześcijaństwo. Rozumiecie? Bóg zabija to, co stare, i wzbudza do życia to, co nowe.
Bóg nie naprawia niczego, co stare. Obraz Boga, który naprawia, jest obrazem iluzyjnym i diabolicznym. Diabeł to największy humanista. On chce naprawić człowieka. Wiecie, dlaczego chce naprawić człowieka? Aby człowiek lepiej mu mógł służyć. Rozumiecie? Diabeł utrzymuje ego człowieka w stanie używalności, aby móc go dłużej żreć. Bóg nie lituje się nad ego. On, który swojego syna nie oszczędził. No to nie jest humanizm. Zgadza się? No Bóg nie jest humanistą. No on swojego syna nie oszczędził. No syna. Syna swojego. Krzyż zajmuje się zabijaniem. Brać swój krzyż oznacza pozwolić Świętemu Duchowi, aby zabił w nas wszystko to, co stoi w opozycji wobec Boga. Oto co oznacza brać swój krzyż. Brać swój krzyż to pozwolić na to, aby umarło w tobie wszystko, co łączy cię z tym światem, z grzechem, z diabłem i przypomina ci twoją starą naturę. Tym się zajmuje krzyż. Krzyż zawsze stoi przed pustym grobem. Ta kolejność jest wieczna. Najpierw krzyż, potem pusty grób. Co to znaczy? Najpierw w twoim życiu umiera to, co jest zbędne, a dopiero potem rodzi się to, co jest pożyteczne. Nigdy nie zostaje coś takiego w twoim życiu, że stare pozostaje i tworzy się nowe. Wielu chrześcijan woła do Boga: Panie, potrzebuję świeżego objawienia, potrzebuję świeżego dotknięcia, rozumiesz? Potrzebuję tego, potrzebuję tamtego. Nie otrzymują tego i się dziwią. Wow, dlaczego nie ma? Odpowiedź jest prosta. Nie chcesz się pozbywać tego, co stare, a chcesz to, co nowe? Przecież to przeczy mojej filozofii zbawienia. Ty, to nie działa. Nie ma czegoś takiego, że on, działając w twoim życiu, pozostawi przy życiu rzeczy zbędne. Jeżeli ty realnie chcesz przeżywać Boga, to musisz zrozumieć, że on utrąci w twoim życiu wszystko to, tak? Co jest zbędne. Tylko mu na to pozwól. Często do mnie na przykład, a propos małżeństwa, dzwonią czy piszą ludzie: Pastorze, módl się o to, aby małżeństwo moje się nie rozpadło. A ja mówię: ale ja nie wiem, czy ma się nie rozpaść. Ja tego nie wiem. Ja nie mam objawienia w tym temacie. No żartujesz. Ja mówię: nie. Ale może ma się rozpaść. No ale Bóg jest, i słuchaj, to jest, i powiem ci teraz potężne zwiedzenie, które słyszałeś wiele razy. Ale Bóg jest ponad wszystkim. To jest zwiedzenie. W ogóle Bóg nie jest ponad wszystkim. Jeżeli Bóg, ja wracam do wczorajszych tematów, jeżeli Bóg ustanowił jakieś prawdy, to ty w ogóle uważasz, że Bóg jest ponad tą prawdą? Nie. Ty, Bóg nie jest ponad prawdą jakąś, którą sam ustanowił. Okej? Okay? No nie jest. Bo to jest hipokryzja. To jest coś takiego, że ty ustanawiasz jakieś prawo, a sam go nie przestrzegasz. I co ty uważasz? Można sobie pożartować na ten temat. Ostatnio na pogrzebie byłem i wracamy z pogrzebu. Miałem koszulę z koloratką założoną na tym pogrzebie. Pogrzeb prowadziłem. Nie miałem garnituru, to w rurkach pojechałem. Śmiałem się, mówię: Agata przy mnie stoi. Agata mówi: pięknie, ksiądz w rurkach, jakaś wesoła pannica przy nim. Powiedzą, mówi: nieźle. I wracaliśmy, zajechaliśmy na obiad. Weszliśmy do takiej restauracji, a ta mówi: zdejmij to koloratkę. Mówi: po co w tej koloratce chodzi? No ja mówię:
mówię, bo lubię patrzeć, mówię, na ludzi, jak są, mówię, zaniepokojeni różnymi rzeczami. Mówię, chodź, wchodzimy tutaj, mówię, i siadamy sobie do stołu. Siadamy sobie do stołu, proszę ciebie, ja gada się ci, mówię, ciekawe, co sobie myślą, nie? Ja mówię, widzisz, sytuacja jest taka, że jako syn arcykapłana mam pozwolenie, aby sypiać z katechetką. Ona mówi, ty się w głowę puchnij. Ja mówię, prawda natomiast jest, przyjaciele, nieco inna. Prawda jest taka, że Bóg nigdy nie staje ponad tym, co sam ustanawia. Jeżeli Bóg ustanowił, że najpierw jest krzyż, a potem zmartwychwstanie. I jeżeli Bóg ustanowił, że najpierw jest zniwelowanie tego, co stare, i wprowadzenie tego, co nowe, to to będzie zawsze. Krzyż w twoim życiu będzie odgrywał zawsze bardzo ważną rolę. Wzywając imienia Jezus, musisz pamiętać, że wzywasz imienia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jeżeli nad jakąś sytuacją swojego życia wzywasz imienia Jezus, to wtedy zaczyna następować reakcja niszczenia tego, co stare, i wzbudzania tego, co nowe. Ale ta reakcja niszczenia tego, co stare, jest nieodzowna. I nie będzie żadnych przeciwbólowych środków. Bo przeciwbólowe środki spowodowałyby, rozumiesz, twój brak zainteresowania tragedią w tym temacie. Jezus odmawia środka przeciwbólowego na krzyżu, zauważacie to. On odmawia. Oni chcą mu podać ten środek. Ale on odmawia. Tym środkiem było wino wymieszane z żółcią. To był tamtejszy środek przeciwbólowy. Podawano go ludziom, których skazywano na śmierć, aby oni nie czuli takiego bólu. To było bardzo humanistyczne. Jezus odmawia. No. No. Przyjmę cały ten ból. Ponieważ potem powstanę w pełni do życia. Rozumiesz? Ja chcę ci pokazać to zjawisko. To jest bardzo ważne, żebyś ty zobaczył, że chrześcijaństwo to nie jest naprawianie twojego starego życia. Że jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to to nie jest slogan. Ty naprawdę umarłeś. Ty naprawdę nie żyjesz dla diabła. Ty naprawdę nie żyjesz dla świata. Ty naprawdę nie żyjesz dla grzechu. Ty naprawdę nie żyjesz dla swojego ja. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma w tobie ego. Ty nie żyjesz dla tego. Rozumiesz? Jesteś nowe stworzenie. I teraz potem następuje ta reakcja uświęcenia w twoim życiu i ten krzyż tam cały czas odgrywa rolę. Tam jest cały czas rola tego krzyża. Rola tego krzyża. Nie wolno ci się wzbraniać, gdy umierają rzeczy w tobie. Nie wzbraniaj się, kiedy pewne relacje się rozpadają. Kiedy rozwalają się światopoglądy. Kiedy, rozumiesz, kiedy twoje podpory życiowe padają. Kiedy miałeś koncepcje życiowe, one padają. Wiesz, co to jest? To krzyż. Właśnie działa krzyż. Moc krzyża. Ku rozdzieleniu. Dlaczego? Bo on toruje drogę do powstania życia. Rozumiesz? Bóg nie chce, żebyśmy byli częściowi. Boga nie interesują częściowi ludzie. Że troszkę jestem taki, troszkę mam schowanych jakichś rzeczy i tak sobie żyję. Nie. To znaczy, w ten sposób ci powiem, możesz tak żyć. Chodzi o to, że ty nie sięgniesz po sukces w ogóle w życiu i w służbie. Bo w służbie w ogóle się, nie mówię, ty sięgniesz po jakichś sukces, nie sięgniesz. Rozumiecie? Nie ma mowy, że ty sięgniesz po sukces w służbie. Musi być rozdzielenie. Dlaczego w naszym życiu, zobaczcie, jesteśmy pod takim ostrzałem różnego rodzaju szykan? Przyczyna jest prosta. My naprawdę postawiliśmy krzyż w naszym życiu. Koniec. Koniec. Zobaczcie, ja się przyznaję do najgłębszych patologii publicznie. Publicznie. Rozumiecie?
publicznie. Dlaczego ja się mogę przyznawać takie rzeczy? Dlatego nie ma żadnego problemu z tym, że ja o tym mówię. Czemu ja mogę o tym mówić? Czemu my z Agatą możemy opowiadać o różnego rodzaju trudnościach, które przechodzimy i w ogóle wyciągać na światło dzienne różne rzeczy? Dlaczego? Ponieważ krzyż stoi w naszym życiu. My wiemy, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Ja mogę wszystko wywlec do wierzchu. W ogóle nie mam żadnych skrupułów. A wiesz, jaka jest fajna rzecz? Wywleka wszystko do wierzchu, diabeł raczej nie ma haka. Co diabeł może przyjść im powiedzieć? Co? Co może przyjść i powiedzieć na mój temat komuś, jak ja wszystko już ujawniłem? Wszystko ujawniłem. Wszystko. Nic nie ma. Bo krzyż spowodował uśmiercenie pewnych parametrów zachowawczych u mnie. One zostały uśmiercone. Ludzie, żebyście zobaczyli, jak ja wyglądałem, kiedy ja Facebook zakładałem lata temu. Jak ja drżałem, tak. Rozumiesz? Diabeł mi mówił tak, teraz to jest strzał w kolano dla ciebie. Po pierwsze, wszystkie władze w tym kraju otrzymają dostęp, tak, do twojego wizerunku. Ludzie, których okradałeś, napadałeś i krzywdziłeś, zobaczą twoją twarz w internecie i zaczną składać skargi. Rozumiesz? Zaczną mówić, ja wiem, kto dokonał napadu, ja wiem, co to był za człowiek. Druga sprawa, patrz, ja miałem takie jazdy. Ludzie, którzy chcieli cię zabić, będą wiedzieli doskonale, gdzie mieszkasz, jak funkcjonujesz w całym kraju. Rozumiesz? A Duch Święty do mnie, wiecie co mówił? Stare przeminęło. Oto wszystko uczyniłem nowym. Zakładaj ten Facebook. Zakładam Facebook. Wpisałem miasto, Duch Święty mówi ulica. Numer, mieszkanie, telefon, przyściutko. Rozumiecie? Przyściusieńko. Przyściusieńko. Założyłem Facebook. Wiecie, jaka przyszła mi myśl do głowy? Założę sobie drzwi pancerne. Kraty na pół piętrze. Słowo honoru. Ja byłem tuż od kupienia drzwi pancernych. Wiecie, jakie są w blokach drzwi? Nie, że kopniesz, to wyjdzie noga do środka, alternatywy 4. Ja mam takie drzwi w domu. Drobne, może trochę mam lepsze na teraz już. Siekierą uderzyć i wpadnie do środka. O, taki mam drzwi, ten rodzaj. Kurczę, takie najgorsze to wymieniłem sobie. A tu się tutaj mówił, co ty robisz? Drzwi chcesz pancerne założyć? Drzwi pancerne i kratę? Ja Bóg twój! Nie bój się i nie lękaj! Rozumiesz? Nie bój się i nie lękaj! Ja Bóg twój! Ale to krzyż spowodował w moim życiu, że ja zacząłem słuchać tego rodzaju rzeczy od Boga. Krzyż! Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. To krzyż w twoim życiu powoduje absolutne zniszczenie starych rzeczy. I kiedy ty się modlisz do Boga, bardzo cię proszę, zrozum to, ty się modlisz do Chrystusa ukrzyżowanego. My jesteśmy skłonni jako ruch charyzmatyczny rozumieć ukrzyżowanie jedynie poprzez wymianę krzyżową. I ja świetnie rozumiem wymianę krzyżową i mam całą swoją teologię zbudowaną na wymianie krzyżowej. Tylko, że krzyż jest czymś więcej niż wymiana krzyżowa. Wymiana krzyżowa jest skutkiem charakteru krzyża. Ona jest wynikiem, rozumiecie? Wynikiem, a nie przyczyną główną. Tak? Jezus nie umarł na krzyżu, żeby nam było lepiej. Jezus nie umarł na krzyżu, żebyśmy byli zdrowi. Jezus nie umarł na krzyżu, żebyśmy byli bogaci. Jezus nie umarł na krzyżu, żebyśmy się nie czuli odrzuceni. Nie po to Jezus umarł na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu, aby pojednać nas z Bogiem. A wszystko inne to wynik pojednania z Bogiem. Żeby pojednać nas z Bogiem, w ogóle
Rozumiecie? Wiecie, że to jest to, co powiedziałem w tej chwili, to jest jedna z głównych rzeczy Ewangelii, którą musicie głosić. Nie głosimy Ewangelii do ludzi innej niż taka, że to jest Ewangelia pojednania. My głosimy pojednanie z Bogiem. My nie głosimy ludziom Ewangelii pod tytułem Bóg Cię tak bardzo kocha, że umarł na krzyżu za Twoje choroby. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest bzdura. Bo takie coś to można głosić, ja nie wiem, gdzie takie coś się głosi, proszę Ciebie. No to tego się w ogóle nie głosi. Tak? On umarł na krzyżu, że Cię z Bogiem pojednać. Z Bogiem. Tak? I teraz te pojednanie z Bogiem polega na tym, że kiedy Ty to przyjmujesz, to umierasz. Aby się narodzić na nowo. O, to jest w ogóle robota. Każdy z Was, kiedy przyszliście do Jezusa, tak? To wasza stara natura została zniszczona przez krzyż. Przestałeś być homo sapiens, stałeś się chrystusowcem, koniec. Już nie ma starego człowieka. Kimkolwiek byłeś wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Jak byłeś dobry homo sapiens, to krzyż zabił dobrego homo sapiens. Jak byłeś niedobry homo sapiens, to zabił niedobrego. Krzyż jest bezwzględny. Krzyż zabija wszystko. Na krzyżu nie ma prawa się ostać nic. Nic. Kiedyś w jednym kraju misjonarze głosili i zewangelizowali całe plemię takie wojownicze. I mieli chrzcić ich wszystkich. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie z tego plemienia, jak byli chrzczeni, to wchodzili do wody i dawali się cali zanurzyć oprócz jednej ręki. I każdy z nich rękę wystawiał z tej wody. I ci misjonarze ich potem pytali, dlaczego wy wystawiacie tą rękę? A oni mówią, na wszelki wypadek. Cali jesteśmy pańscy, ale ta ręka musi trzymać miecz, gdyby wrogowie na nas napadli. Ty. Rozumiesz, to do głowy przyszło ludziom? Oni im z powrotem musieli Ewangelię głosić od nowa. Bo oni w ogóle nie zrozumieli, o co kam. A że byli prości, to przynajmniej to zamanifestowali, że byli prości. Wiesz? Przynajmniej to zamanifestowali. Ja byłem człowieku w jednym kościele cygańskim kiedyś. Nie wiem, czy wy byliście w kościele cygańskim, jak nie to jedziecie, to jest w ogóle... Jeden kościół, ja tam dużo rzeczy widziałem, ale na tej konferencji cygańskiej zobaczyłem rzeczy, które mnie przerosły osobiście. Tam wszystko było. Tutaj kobieta siedziała, karmiła cyckiem dziecko, tu był bigos, proszę Ciebie, jedli. Śpiewali w rytmie disco polo, w ogóle tam w ogóle było wszystko, wiesz, nie? I stał jeszcze przy tym wszystkim, proszę Ciebie, basen do chrztu. Taki, wiesz, dmuchany. I tutaj tak, jeden głosi coś, pastor, a drugi chrzci. W ogóle, wiesz, kocioł taki, a w tle ten taki, proszę Ciebie, od tego uwielbienia śpiewa w ogóle tam po tym cygańsku, nie? A mówię, dawno nie byłem w takim stanie rozproszenia, mówię, bo ja mam tam głosić na tej konferencji, wiesz, o co chodzi. A wszystko we mnie w ogóle... Mówię, o co chodzi? Patrzę, Agata siedzi, się śmieje, już mnie wyrabia, no nie? Ale to nic, najlepsze są wyznania wiary podczas chrztu. Takich wyznań nie słyszałem. Wchodzi jeden do tej wody, ten pastor mówi, dlaczego chcesz się ochrzcić? A ten mówi, bo będzie lepiej. Ja mówię, Chryste jedyny. Rozumiesz, o co chodzi? Zero w ogóle zrozumienia zjawiska, bo będzie lepiej, bo to trzeba się ochrzcić, będzie lepiej. Będzie lepiej. W czym lepiej? Jakie lepiej? O co chodzi? Dawaj, wychodź z tej wody, siadaj, będę Ci głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Po co Ty się chrzcisz? Co Ty robisz? Co to jest w ogóle? Rozumiecie? Chcę Wam pokazać, że krzyż to jest coś, czego nie wolno nam zbagatelizować, ominąć, spłycić, zmniejszyć. Nie wolno tam też nam myśleć o krzyżu jako o czymś, co nam przyniosło jakąś jedynie zmianę w życiu. Krzyż zabija to, co stare. Jak Ty się modlisz do Chrystusa, to jest Chrystus ukrzyżowany. To w ogóle nie dziw się, że następować będą jakieś zgony w Twoim życiu. Będą umierać rzeczy, które przeszkadzają, jeżeli naprawdę działa Bóg. Prawdziwe działanie Boga. Ono zawiera w sobie zarówno krzyż, jak i pusty grób. Ono Cię nie uszlachetnia. Ono Cię dobija w różnej sytuacji. Dobija Cię. Dobija. I wzbudza zmartwych. Wzbudza zmartwych. A nie naprawa. Naprawa teraz. Dlatego
Możemy o sobie mówić, że jesteśmy ludźmi innymi, niezmienionymi. Ja w ogóle, jak ten ludzie mówią, mówię, no tak, Bóg cię zmienił. Ja mówię, nie, Bóg mnie nie zmienił, Bóg mnie dobił. W 2001 roku dostałem obuchem w łeb, obuchem w kształcie krzyża. Skończył się człowiek, umarł człowiek, powstał Chrystus. I musicie tak to rozumieć o sobie. Dzień twoich narodzin z Bożego Ducha to jest dzień śmierci starego człowieka. Czy ty w ogóle wiesz, że jak zaczniesz tą rzecz rozważać w ten sposób, to ty zaczniesz napierać pewnej takiej formy, takiej jakiejś siły, którą będziesz mógł stosować przeciwko diabłu. Ja dam ci przykład. Przychodzi do ciebie grzech, jakikolwiek, cokolwiek tam ci przychodzi do życia. Jeżeli ty masz w sobie wyrobioną mentalność, że ty nie żyjesz dla grzechu, to ty wiesz, co zaczniesz robić, zaczniesz proklamować tą rzecz. I ty prawdziwie w wierze będziesz proklamował. I teraz dam ci przykład. Jest jakiś grzech, fajny. I teraz podchodzisz do tego grzechu i wiesz, co zaczynasz robić? I zaczynasz mówić, że ty w tym roku, w tym miesiącu, czasem nawet wiedząc, w którym dniu, umarłeś dla tego grzechu i ty jesteś pewny tego, co mówisz. I wiesz, co się zaczyna dziać? Ten grzech przestaje być atrakcyjny w twoich oczach. Przestaje być atrakcyjny. Co się działa? Co się dzieje? Moc krzyża zaczyna działać. Moc krzyża. Skup się na tym. Brać swój krzyż codzienny, to znaczy uwalniać śmiertelny Boży sąd w diabła, świat, grzech i flashbacki starej natury. To znaczy brać krzyż. Drugi Koryntian 5:17 mówi, że jesteś nowym stworzeniem. Narodziłeś się z Boga i nic nie łączy cię z diabłem, nic nie łączy cię ze światem, nic nie łączy cię z grzechem, nic nie łączy cię ze starą naturą, nic. Krzyż to rozdzielił. W ogóle nie możesz o sobie myśleć jako o człowieku, który ma jakiekolwiek połączenie z diabłem, z grzechem, z cielesnością, rozumiesz, ze światem. Nawet jeżeli nadal w twoim życiu, w twojej duszy czy ciele zdarzają się różnego rodzaju upadki, masz różnego rodzaju ciągoty w swojej psychice. Rozumiesz? Zostałeś poraniony w życiu i masz różnego rodzaju traumatyczne doświadczenia i w twojej głowie jest jeden wielki młyn przypominający ci szeregi porażek i innych rzeczy, to ty musisz stanąć na filozofii krzyża i powiedzieć, że ty jesteś nowym stworzeniem. Że nie masz z tym nic wspólnego. Pojawia się w tobie jakaś grzeszna koncepcja, a ty, jak arbiter, stajesz z Bogiem, mówię, ja nie mam nic z tym wspólnego. Ludzie, ja krzyczałem do swojej głowy. Krzyczałem do głowy. Kładłem sobie rękę na głowę, mówię, nic nie mam wspólnego z tymi myślami. Jestem nowym stworzeniem. A w głowie człowieku ciągnęło mnie zupełnie w inną stronę. Rozumiecie? W inną stronę. Pamiętam kiedyś, bo na takiej usłudze, lata temu, i mieszkałem w takim mieszkanku, ktoś mi dał takie mieszkanko, byłem w tym mieszkaniu sam. Ja wtedy stoczyłem jakiś taki potężny bój, który w ogóle przełom, nastąpił przełom w moim życiu. Pamiętam, miałem bardzo silny atak na mnie wtedy w tym pokoju. Ja się modliłem właśnie i ja krzyczałem do swojej głowy, krzyczałem północy. Krzyczałem północy, że ja jestem nowym człowiekiem, że krzyż mnie oddzielił w ogóle od starego życia, że nie mam nic wspólnego z tym światem, rozumiecie? Wtedy coś pękło we mnie. Coś pękło we mnie. Ja cię proszę, nie miej litości nad żadną formułą świata, cielesności, grzeszności, nad żadną formułą starej natury, która pozostała w duszy. Wiesz, ty nie masz starej natury, ale przyzwyczajenia duszy to są te flashbacki. Ta dusza służyła starej naturze wiele, wiele lat. Stara natura była w twoim nieodrodzonym duchu, ona tam siedziała. To byłeś stary ty. Rozumiesz? Ale krzyż zabił to. Zabił to.
Pamiętaj, jako nowe stworzenie przebywasz na terytorium twojego wroga. To nie jest w ogóle przyjazne nam środowisko. Wiecie o tym? Gdyby Ziemia była przyjaznym środowiskiem, to nie byłoby planu jej zniszczenia. Zauważyliście to? Jest odgórny, opisany nawet w Biblii, tak? Plan utylizacji Ziemi. Są takie ruchy chrześcijańskie, które naprawiają Ziemię. Zajmują się naprawianiem Ziemi, naprawiają rządy na tej Ziemi, naprawiają, ciągle się modlą o różne rządy, żeby te rządy były dobre, żeby na tej Ziemi było dobrze. Rozumiesz, stoją przy klinikach aborcyjnych i krzyczą, żeby nie usuwać ciąży. I w ogóle jak geje gdzieś tam robią jakieś manifestacje, latają z gołymi tyłkami, to oni tam stoją i mówią, że tak nie można i że to trzeba inaczej. Wiecie, o co chodzi? Kiedyś ktoś mnie pyta, a co, jakie jest twoje zdanie na ten temat? A ja mówię, ale na jak? No na przykład na temat aborcji. Ja mówię, ale mnie nie wchodzi o aborcja. No jak to jakiś straszny grzech? Ja mówię, wiesz co, taki grzech jak inny. No co ty? Ja mówię, no, co ty uważasz? Że będę teraz kwitnął pod tą, pod kliniką aborcyjną i będę w ogóle 40 lat się modlił, żeby w ogóle tej ciąży nie usuwał? Otóż nie będę. Rzecz jest prosta. Zajmę się tymi, którzy idą do piekła. Rozumiesz? Bo te dzieci idą wszystkie do nieba. Każde wyskrobane dziecko idzie do nieba. Jest mu lepiej niż tu. Primo, tak? Sekundo, tak? My mamy głosić Ewangelię, a nie odwodzić kobiety od tego, żeby ciąży nie usuwały. Bo od nieusunięcia ciąży się nie idzie do nieba, może zauważyliście. Bo można nie usunąć ciąży, rozumiesz? Ale nie oddać życia Chrystusowi. I gdzie pójdzie taka pannica, co nie usunęła ciąży? Gdzie? Gdzie ona pójdzie? Ona pójdzie do piekła. Rozumiecie? Do piekła pójdzie. Dlatego mamy, ja wolę głosić Chrystusa ludziom, tak? Niż kwitnąć pod kliniką aborcji. Ja wolę głosić Chrystusa ludziom, niż mam krzyczeć, że heteroseksualizm jest lepszy od homoseksualizmu. Rozumiesz, o co chodzi? Bo jak się to tak głęboko zbada, moi przyjaciele, to większa wierność w związkach jest u homoseksualistów niż u heteroseksualistów. Oni się cholera mniej zdradzają nawet. To jest szok w trampkach, człowieku. Ostatnio oglądałem taki program o dwóch starych gejach. Że dom zbudowali, człowieku, wierni, człowieku, jak żwirek i muchomorek. Rozumiesz? Człowieku! Co ja się będę zajmował takimi rzeczami, jak to trzeba krzyż głosić ludziom? Ludzie się mają urodzić na nowo z Bożego Ducha. A krzyż stoi w centrum tego zagadnienia. On oddziela życie od śmierci, a nie dobro od zła. Nie musimy spinać się na oddzielaniu dobra od zła. Zepnijmy się na tym, aby ludzi do Chrystusa prowadzić i głośmy im krzyż. Powiedzmy do nich prosto w twarz, z twoją starą naturą jesteś skończony, ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Bóg cię bardzo kocha i On cię kocha tak bardzo, że dał swojego Syna na ziemię. Zszedł na ziemię jako człowiek i umarł zamiast ciebie. Jeżeli w to uwierzysz, pójdziesz do nieba. Lepiej to robić. Lepiej głosić krzyż. Lepiej krzyż głosić. Przebywając na terytorium wroga, musisz stosować krzyż w swoim życiu systematycznie. Bo diabeł będzie chciał cię zagarniać do siebie. Musisz tym krzyżem uderzać we wszystko, co jest martwe w twoim życiu. Wzywać imienia Jezus nad każdą rzeczą, która stoi w opozycji. I będzie działał krzyż. Patologie będą w tobie umierały, bo krzyż jest specjalistą od zabijania. To specjalista jest. W ogóle rozumiecie to? To specjalista. Ja w ogóle nie przychodzę do Boga. Nie wiem, jak wy robicie, ale ja nie przychodzę do Boga i nie mówię, Panie Boże, zastosuj jakąś taką dla mnie formułę wyjścia z mojego problemu. Ja to w ogóle przychodzę i mówię tak, Panie, ja wyrzekam się wszystkiego,
co jest zafałszowaniem prawdziwego chrześcijaństwa. Przyjdź, Duchu Święty, teraz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w ogóle do każdego miejsca, które jest zaprzeczeniem Twojej prawdy. Przyjdź, Duchu Święty. Rozumiecie? Ja wiem, że on tam wpada jak dziki wojownik. On wpada jak dziki wojownik i on rujnuje te rzeczy. Ludzie, on zrujnował we mnie narkomanię. On zrujnował we mnie różnego rodzaju zboczenia. On to wszystko we mnie zrujnował, bo ja się na to zdecydowałem. Rozumiecie? Zdecydowałem się na to. Zdecydowałem się na to, żeby zadziałała filozofia krzyża. I nie żałuję tego. I nie mam do tego jakiejś formuły obronnej, rozumiesz? Nie chcę. Ja chcę w prosty sposób. Ja chcę śmierć i zmartwychwstanie. Mnie takie coś interesuje. Ty musisz się tym palem, tym stawrosem oddzielać od tego, co cię otacza. Rozumiesz mnie? Musisz się oddzielać. Musisz tym uderzać. Uderzać. Są ludzie, którzy chcieliby takiego procesu, który byłby bezbolesnym procesem wychodzenia z różnego rodzaju problemów. Oni by tak chcieli. Mówią, no tak na tym łaska polega. Ja mówię, no nie na tym łaska polega. No weź, zobacz, co jest, od czego ta łaska się zaczyna. No ta łaska się zaczyna w ogóle od tego, że on w ogóle umiera na tym krzyżu. Od tego, że on wstaje z martwych. On cały czas to pokazuje. Rozumiesz? Potem w ogóle czytasz listy apostolskie i widzisz w ogóle tą teologię Pawłową i w ogóle ten Paweł, no z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Tak? Jakby... Teraz wierzę w co? Wierzę w to, co zrobił Jezus. Chcę, żebyś zrozumiał, że krzyż nie skończył działania w twoim życiu. On jest w twoim życiu. Tak jak zmartwychwstanie jest w twoim życiu. Branie swojego krzyża to systematyczne oddzielanie się od tego, co jest wokół nas patologiczne i od tego, co jest w nas patologiczne. To jest oddzielanie się. I tu jest napisane codziennie, dlatego musimy codziennie oddzielać się od zdychającego systemu. To jest zdychający system, rozumiecie? Ten system zdycha. On zdycha, ten system. Diabeł będzie chciał napędzać różne formuły, które pozostały flashbackami ze starej natury w twojej duszy. Będzie chciał je napędzać. Na przykład w starym życiu, powiedzmy, byłeś człowiekiem poniżonym. Poniżał cię ktoś. Byłeś poniżonym człowiekiem. Na twojej duszy odbiło się poniżenie. Czujesz się gorszy niż inni. Czujesz się mniej wartościowy, mniej namaszczony. Po prostu. Rozumiesz? Czujesz się mniejszy. Jestem mniejszy. Masz oczywiście teologię, że jesteś wielki w Chrystusie, ale tak naprawdę twoje życie, wiesz jak przebiega? Tak jak jest w twojej duszy. Jak masz małość w swojej duszy, to masz małość w swoim życiu i to się w ogóle manifestuje. Rozumiesz, o co chodzi? Jak jesteś takim, jak jesteś, uważasz siebie za nędzarza jakiegoś, no to takie twoje życie później jest. Tak to wygląda. Rozumiesz? I teraz... Kiedy ty zaczynasz stosować krzyż do tego, to polega to na tym, że w tobie zaczynają upadać te stare przekonania. Ale wiesz, jak one upadają? One nie upadają w ten sposób, że na przykład wstałem rano i czuję się wielki, akceptowany i cudowny i w ogóle... Tak wcale nie jest. Powiedzieć ci, co się zaczyna dziać na początku? Na początku krzyż zaczyna konfrontować, tak? Rany, które są w tobie, z rzeczywistością. Na przykład spotykasz takiego człowieka jak ja. I staje taki człowiek naprzeciwko ciebie. Tak? I ty w ogóle patrzysz na niego, a on patrzy na ciebie. I widzisz w tym człowieku coś, czego tobie brak. I ten człowiek zaczyna mówić do twojego życia w ten sposób, że to cię rani. Bo to dotyka twoich ran. I wiesz, co tu się dzieje? To jest krzyż. I teraz w ogóle, kiedy ty w swoim duchu powiesz, tak, Panie Boże, tak, ja idę w to. Ja wiem, że to wszystko musi być
w tej chwili obnażone, wyciągnięte do wierzchu, że krzyż musi w to uderzyć i wtedy to coś zacznie znikać. Dopiero wtedy, kiedy zderzy się z tym bólem krzyżowym. Nie bójcie się tego. Ja się tego nie bałem. Ja się tego bałem, ale potem zacząłem występować przeciwko temu lękowi w bardzo taki sposób, w bardzo praktyczny sposób. Potem mogłem radzić ludziom. Na przykład był u nas w kościele człowiek, który czuł się bardzo mało dowartościowany. Ja mu powiedziałem, mówię tak, pierwszą rzeczą, co zrobisz, to będziesz się zadawał z ludźmi takimi, którzy mają większą wartość niż ty. Tak? Ty masz 2 czy 3 klasy szkoły podstawowej, pójdziesz na przykład i będziesz rozmawiał z ludźmi, którzy są po studiach, rozumiesz? Będziesz przychodził do nich, oni będą używali słów, których ty w ogóle nie rozumiesz, rozumiesz? I jakby ty staniesz sobie przed tym wszystkim i ty zastosujesz krzyż. Krzyż cię uderzy. Krzyż rozwali w tobie małość. Rozwali w tobie małość. Krzyż naprawdę jest dobry. Krzyż naprawdę fajnie działa. Rozumiesz? Naprawdę fajnie działa. Ja tak postanowiłem zrobić, ja przestałem się mądrzyć, ja w ogóle kiedyś, jak ja, ludzie, ja kiedyś w ogóle zawsze chciałem gdzieś zabłysnąć. Ja miałem taką manierę, to poniżenie, które było we mnie, powodowało, że ja zawsze chciałem gdzieś zabłysnąć. Nawróciłem się do Jezusa i w ogóle ja w środowisku chrześcijańskim zawsze chciałem gdzieś zabłysnąć. Wchodziłem w jakieś relacje, jakieś kontakty i zawsze byłem tym, który wszystko wie, zna odpowiedzi. Ja tutaj miałem zawsze jakieś proroctwo, zawsze miałem jakieś słowo. Ja zawsze byłem, wiecie, taką osobą, która kreuje coś. Tylko ja potem zauważyłem, mówię, okej, ja rozumiem, że jest moje powołanie jakieś, że jest to wszystko, namaszczenie, ale zauważyłem, że gro tych rzeczy jest wynikiem tego, że ja się boję wejść w relacje z ludźmi, rozumiecie, ja się boję przed nimi otworzyć. Ja się boję, jest to coś z mojej starej natury, jest to jakieś zawstydzenie. Te zawstydzenie na przykład w świecie ja niwelowałem agresją, tak? Ja miałem taką metodę jak w karate, jeżeli, że najlepszą obroną jest atak, więc atakowałem, aby nie być atakowanym. I potem, kiedy wszedłem na przykład do kościoła, to zacząłem pokazywać taką mądrość Bożą w tym celu, żeby nikt nie obnażył w ogóle różnego rodzaju patologii w mojej duszy. No bo wiesz, jak już ktoś się mądrzy, jak już on ma objawienia, on ma słowa od Pana, ja zawsze człowieku miałem takie rzeczy. Ja nie podchodziłem do ludzi, ja nie mówiłem do nich normalnym językiem. Ja mówiłem, wiesz, Pan mi powiedział taką rzecz, zobaczyłem, słuchaj, a jak się modliłeś teraz, to taką rzecz u Ciebie zobaczyłem, ja tak z ludźmi rozmawiałem, rozumiesz, o co chodzi? Ja cały czas, ja tak z ludźmi rozmawiałem, wiesz, że mam takie przekonanie, w ogóle, rozumiesz, ja takie coś robiłem. To jest choroba jaka. To chore jest. Ale ja się bałem być przeciętnym człowiekiem, posłuchaj. Ja się bałem być przeciętnym. Ja w ogóle takie coś w sobie wyrobiłem, że jeżeli ja będę przeciętny, rozumiesz, to mnie społeczeństwo zdepcze. I potrzebny był krzyż. I zacząłem wzywać imienia Jezus. I mówię, ja nie mogę tak, Panie Boże mój. Ja wchodzę w relacje z ludźmi i ja mam w ogóle cały czas otoczkę do tej relacji. Ja nie mogę wejść w tę relację, ja się boję. Ja przecież raz zacząłem mówić, ja się boję, Panie Boże. A jak jeszcze widzę, że ktoś jest namaszczony, że jest silny, to się w ogóle bardziej boję. Mówię, Panie Boże. I ja wtedy przyjmuję postawę, że jestem bardziej namaszczony niż on. I bardziej duchowy. I Boże, to jest chore. Ja tak nie mogę, Panie Boże. I zaczął działać krzyż. Zaczął działać krzyż. Rozumiecie? Zaczął działać krzyż, jak założyliśmy pierwszy kościół. Pamiętam, jak dziś siedziałem i modliłem się. Mówię, Panie Boże, zaczęliśmy ten kościół, potrzebuję od Ciebie strategię. Co mam głosić do tych ludzi? Ja byłem zielony w tych tematach, rozumiecie? Co mam głosić? I pamiętam, jak Duch Święty wszedł na stronę jednego kościoła w Polsce. I Duch Święty powiedział tak. Będziesz głosił to, co głosi ten pastor. Będziesz słuchał tego pastora. Będziesz spisywał w swoim kajeciku, co on głosi. A potem będziesz przychodził do kościoła i będziesz to głosił.
6 miesięcy nie wygłosiłem ani jednego kazania swojego. 6 miesięcy krzyż uderzał, rozumiecie, w moje poniżenie. Po 6 miesiącach skontaktowałem się z tym pastorem i powiedziałem do niego, wiesz co, ty mnie nie znasz, ale od 6 miesięcy głoszę twoje kazania w moim kościele. Przyjedź. Chcę, żebyś głosił do ludzi, których zebrałem. I on przyjechał, poznałem go dzisiaj. Ten człowiek, będę tam wymieniał jego imienia, nazwiska, bo on jest troszeczkę w innym miejscu, niż być powinien. Natomiast ja zastosowałem krzyż i nauczyłem się tego, że śmierć idzie zawsze pierwsza. Rozumiecie? Nie bójcie się tego. Twoje przełomy będą ściśle związane z tym, że nie będziesz się bał, że umrze w tobie coś, co do tej pory uważałeś za jakąś podporę, rzecz ważną. Rozumiesz? Nie bój się tego. Bo za krzyżem będziesz szło zmartwychwstanie. Rób to codziennie. Dlatego jest napisane codziennie. Jeśli kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. To jest codzienne branie krzyża. Codzienne. Codzienne wchodzenie w ogóle w ten system. Ja dzisiaj wstałem rano, modliłem się do Boga. Mówię, Panie Boże, przynoszę Ci ten dzień. Odrzucam to, co jest nieprawdziwe. Otwieram się na to, co jest prawdziwe. Jestem gotowy, Panie Boże, aby niwelować w swoim życiu wszystko to, co mi przeszkadza. Coś Wam powiem. Ja się w ogóle nad sobą nie lituję. Ja się nie lituję nad swoją duszą. Mam bardzo dużą dyscyplinę duchową. Bardzo dużą dyscyplinę. Kocham się bardzo. Ja się bardzo kocham i cenię się. Uśmiecham się do siebie przed lustrem. Czasem tańczę, całuję się w biceps. Rozumiesz? Ja się w ogóle lubię. I mam bardzo dobre zdanie na mój temat. Ale mam wobec siebie, tak, ustanowioną formułę dyscypliny. Nie zgadzam się na to, żeby w moim życiu były rzeczy, które stoją w opozycji wobec Boga. Nie dlatego, że się boję tego Boga, bo ja się Go w ogóle nie boję. Ja Go kocham, bo to jest mój tata. On mnie nie straszy i niczego ode mnie nie wymaga. Ale skoro narodziłem się z Jego Świętego Ducha i stałem się częścią Jego Królestwa, tak? To w moim życiu, w centrum mojego życia stoi ten stary, szorstki krzyż. Stary, szorstki krzyż. A rozumiesz? Nie ozdabiam się tym krzyżem. Nie chodzę z tym krzyżem. Rozumiesz? Ale jest on we mnie. I musi być w tobie. Taką rzecz musisz sobie robić. Musisz zrozumieć, co to jest. Krzyż to decyzję oddzielania się. Krzyż to decyzję oddzielania. Krzyż to nie jest decyzja łączenia, to decyzja oddzielania. Jezus mówi, przyszedłem po to, aby rozdzielić. A potem mówi o krzyżu. Przyszedłem po to, aby rozdzielić. Pamiętam, jak po wyjściu z więzienia pożyczyłem pieniądze od mojego brata, żeby pojechać do kościoła, do Warszawy. Pierwszy raz jechałem do kościoła. Nie znałem tam nikogo, moja żona była nienawrócona. Pojechaliśmy w niedzielę po nabożeństwie. Ja nie rozumiałem, co tam się dzieje. Nie wiedziałem, co to znaczy. Nie byłem jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym. Ludzie modlili się w innych językach. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale wiedziałem, to jest moje. To moje jest. To mój dom. To mój dom teraz jest. Ale moja żona była przerażona, bo ona nie znała Jezusa. I poszliśmy na pizzę i siedzieliśmy sobie. I ona popatrzyła na mnie z drugiej strony tego stolika i powie do mnie tak, Artur, żeby to nas nie podzieliło. Rozumiesz? A ja się na nią popatrzyłem i powiedziałem, Magada, to nas podzieli. Mówi, musisz się nawrócić do Jezusa. Bo to nas podzieli, Agata. I ona płakała tam, rozumiesz? Ja płakałem. Ale ja wiedziałem, że to nas podzieli. To nas nie połączy. To nie połączy. To podzieli.
Dzisiejsza filozofia chrześcijaństwa jest w wielu przypadkach mega chora. Chodź do nas, przyłącz się do nas. A ja do ludzi mówię, ale ja nie chcę, żebyś się przyłączał. Kiedyś ktoś do mnie zadzwoni i mówi, jak się można przyłączyć do waszego kościoła? Ja mówię, nie można. Jak się można przyłączyć? A co to jest? No to gniazdko. Że się podłączysz do gniazdka. Mówię, jesteś narodzony z Bożego Ducha? A mówi, ale o co chodzi? Mówię, no człowieku, no to ci powiem, o co chodzi. Powiedziałem mu, o co chodzi. Ja mówię, to ja muszę to przemyśleć. Ja mówię, to przemyśl, zadzwoń potem. On się przyłączyć chciał. Bo my jesteśmy fajni. Tak? Bo my skaczemy, proszę ciebie, łysy krzyczy, proszę ciebie, ludzie latają, padają pod mocą, proszę ciebie, rozumiesz, i super jest. Córk na kółkach, nowoczesna dyskoteka. Tak? Nie trzeba pić, jest dobrze. Nie można się przyłączyć do tej dyskoteki. Trzeba się narodzić na nowo, taki jest bilet wstępu. W kształcie krzyża. Rozumiesz? Krzyżacy jesteśmy. Grupy krzyżaków. Urlich. Urlich Cerowski. Chodzi o to, że krzyż musi być twoim przyjacielem. Decyduj zgodnie z tym, co on proponuje. Wtedy go będziesz stosował. Nie licz na to, że będzie bezbolesny, że twoje decyzje będą lajtowe. Nie będą lajtowe. Każda twoja decyzja, człowieku, podejmowana w Duchu Świętym, nie będzie lajtowa. Rozumiesz? Nie będzie. Wiesz dlaczego? Bo będzie niosła za sobą wielki potencjał życia i mocy. I to nie jest nic lekkiego. To nie są lekkie sprawy. Ezechiel jak szedł, to mówi tak po spotkaniu z Panem, a ręka Pańska bardzo mi ciążyła. Ręka Pańska. To za pomocą krzyża. Nie będziesz musiał ustawicznie walczyć z diabłem. Nie będziesz musiał ciągle stać w pozycji obronnej. Bo diabeł nie będzie się miał za co zahaczyć, rozumiesz? Czy wy w ogóle wiecie, że walka z diabłem to nie jest rzecz przewidziana do naszego życia? Z diabłem nie mamy walczyć. Walka z diabłem to jest przepychanie się. To jest coś takiego, że tak, ty coś masz takiego, co diabeł by chciał. Masz różne, proszę ciebie, zranienia, różne patologie, różne rzeczy tam w tobie siedzą i diabeł chce się do tego dobrać i się tego nażreć. On tego chce. Bo gdzie padlina, tam są sępy. No masz jakieś padliny w sobie. Jakieś zdechłe rzeczy. No i ten diabeł chodzi wokół ciebie i on to czuje. Ale teraz pomyśl. Gdybyś tych rzeczy nie miał, to co? On nie będzie miał do czego przyjść. Rozumiesz, o co tu chodzi? Chrześcijaństwo nie jest walką z diabłem. Walczą ci, którzy mają różne rzeczy i nie chcą ich oddać pod krzyż. To oni ciągle walczą. Chodź, chodź, chodź tutaj. Chodź. Oni walczą. Bo mają swoje przekonania, swoje koncepcje, swoje poglądy. Rozumiesz? No i diabeł przychodzi i mówi, aha, chłopak, dziewczyna ma takie poglądy, chętnie spróbuje. Ale jak chłopak czy dziewczyna uderzy w te poglądy, rozumiesz? Jak zacznie podejmować decyzję rozwalania tych poglądów i wprowadzania Bożych praw, to diabeł nie ma do czego przyjść. Do czego on może przyjść? To będzie w twoim życiu tak jak w życiu brata Lestera Samrala. Jak podróżował po Tybecie, mówiłem wam o tym. I nocował, i nie miał się nocować, to go przenocowali w klasztorze buddyjskim. Pod wielkim w ogóle posągiem Buddy. A dla Lestera to nie był żaden problem. On nie miał kłopotów z tym, że pod Buddą śpi. Tak? Położył się pod Buddą i śpi. I pisze w książce, mówi tak. Budę się, mówi. Chłodno się jakoś zrobiło. I mówię, łóżko mi się porusza. Patrzę, podnoszę głowę, a drzwi są otwarte i moje łóżko wyjeżdża.
I w ogóle pierwsza myśl, no w ogóle demony mnie wypychają, rozumiesz, co było z Lesterem? Lester chodził w takim w ogóle namaszczeniu, tam nie było haka, tak? On sobie w solóweczkę, spletaczkę, po typecie Ewangelię głosił, czujesz klimat? Tak robił Lester. I Lester podniósł głowę i mówi, stój! I łóżko ustało. Mówi, zamknij drzwi. I drzwi się zamknęły. A teraz z powrotem, mówi. I go pchnęły z powrotem pod posąg buty. I poszedł spać. Nie wstał i się nie modlił 2 godziny na językach. Rozumiecie? I nie miał chrześcijańskiej saraczki. Tak? Dlaczego? Bo nie miał padliny w sobie. Tak? Bo wyszedł ze zranień. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne teraz, co mówię. Bo zastosował krzyż! Posłuchajcie sobie jego ogłoszeń. Kiedy jako dziadek już przyjeżdżał do Polski, jak on głosił, co on robił w ogóle, jak słyszysz w ogóle, w jakim namaszczeniu w ogóle gość głosi, tak? On nie miał już padliny. Więc nie mogłeś się zlatywać sępem. Krzyż ci w tym pomoże. Krzyż spowoduje, że nie będziesz się bił z diabłem, przepychał ciągle. Rozumiesz, o co chodzi? Walczył. Diabeł będzie atakował wspólnotę, będzie atakował służbę, ale to, co będziesz robił, to nie będzie walka. On wielokrotnie będzie wchodził głęboko. Będzie też uderzał, ponieważ on będzie chciał jakby obronić swój teren, tak? Ale nadal w twoim przypadku to nie będą walki, tylko to będzie dominacja, 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 rozumiesz? Będziesz dominował, dominował, dominował. To nie znaczy, że nie będziesz miał kłopotów z diabłem, jak ty krzyż zastosujesz. Będziesz miał kłopoty, tylko na innych zasadach. Na innych zasadach. Mój kolega, który jest właścicielem siłowni, na którą chodzę, człowiek duży, pracował przez wiele lat w ochronie. Pracując w tej ochronie, w pewnym okresie swojego życia chronił pewną halę targową w Warszawie. Był prezesem ochrony, kierownikiem ochrony tej całej hali. I tam byli złodzieje różni. Przychodzili kraść. I mój kolega, jak złapali złodzieja jakiegoś, to przyprowadzali go do niego do gabinetu. I on siedział, w ogóle mistrz świata wyciskali na ławce i mówi tak. 2 propozycje. Pierwsza taka, że dzwonię na policję. Druga taka, że kładziesz się na to biureczko, tak? Wystawiasz pupkę. Ja biorę moją pałę i dostajesz 2 razy. Pałę miał długą, 1,20 m. Wybierali pałę. No, który złodziej wybierze policję? Żaden. On podchodził, taka łapa, pała. Przyrżnął raz, to się na plecki zakręcało aż. Przyrżnął 2 razy, już złodziej się nigdy nie pojawiał. Odczynnik złodziei spadł dramatycznie. Chłosta. Rozumiecie? Dużo lepszy niż cały kodeks karny. Rozumiesz? Zobaczcie, jakie to. Chciałem zauważyć, że Bóg chłostę wymyślił. No. Tam macie napisane w Biblii. Jedna taka z systemów prewencji w ogóle, która była w Izraelu, żeby ich utrzymać przy tym. Tak? 40 razy bez jednego. Po co? Żeby im życie ratować, ok? Życie! Życie ratować. Ale to dzisiaj jest niepopularne. Tak, karcenie dzieci jest niepopularne. Rozumiem, to niepopularne rzeczy. Tak? Żyjemy w środowisku, które nie chce krzyża. I ludzie chcą Ewangelię bez krzyża. Albo z krzyżem wygładzonym. Interesuje nas tylko krzyż z tej strony, gdzie jest wymiana krzyżowa. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ale krzyż idzie głębiej. Krzyż chce zniwelować w twoim życiu każdy syf. Krzyż stosujesz poprzez podejmowanie decyzji, tak, o tym,
aby wszelkiego rodzaju patologia w Twoim życiu została zniszczona i podejmujesz decyzję, która mówi o tym, że nie będziesz się tego bał. Ty mówisz, ja idę Ojcze w to. Ja się na to zgadzam. Niech się dzieje wola nieba. A wolą nieba jest krzyż. Chcę, żebyś codziennie brał swój krzyż. Codziennie. Chcę, żebyś był takim człowiekiem, który nie odpuści sobie. Nie odpuść sobie. Jak nie odpuścisz sobie, to życie będzie się manifestowało w tobie. Rozumiesz? Zrób sobie dyscyplinę. Stań się sterem, żaglem i okrętem. Rozumiesz? Bóg dał ci metodę. To jest metoda. Rozumiesz? To jest metoda. Kiedy ty wiesz, że jest takie narzędzie, to pokuta jest dla ciebie normalną sprawą. Bo wiesz, do czego ten krzyż jest. Tak to działa przecież.